Witam w kolejnym odcinku Motostory, w którym gościmy dzisiaj Anię Wyszkoni, wokalistkę zespołu Łzy, która nagrała ostatnio solowy album Pan i Pani oraz jej samochód Lexusa IS250. Aniu, skąd wybór właśnie takiego samochodu? Tak naprawdę miałam plan na mniejszy samochód i trochę tańszy i w ogóle ekonomiczniejszy, ale kiedy zobaczyłam w salonie ten właśnie samochód, oszalałam i już wiedziałam, że jestem totalnie na straconej pozycji i to będzie właśnie to auto. Czemu taki kolor mało kobiecy? Nie myślałam o tym pod tym kątem. Miałam wcześniej jasny samochód z ciemnym wnętrzem. Stwierdziłam, że potrzebuję zmiany przede wszystkim w tym wnętrzu. Chciałam mieć jasne wnętrze, jasną skórę, a stwierdziłam, że jasny samochód z jasną skórą nie tak do końca będzie ładnie grać. No i stąd też taki ciemny grafik. Czy ten samochód został przygotowany specjalnie na Twoje zamówienie? Nie, nie jestem aż takim freakiem. Wzięłam po prostu najlepiej wyposażony samochód, dostępny na rynku, ale nie robiłam niczego na zamówienie. Chciałam mieć po prostu wygodny, praktyczny, no i dosyć, powiem szczerze, szybki samochód. No i ten samochód to wszystko w sobie ma, także nie potrzebowałam jakichś dodatkowych spraw. A często przekraczasz prędkość? Czy ja powinnam odpowiadać na to pytanie? Czy dużo mandatów masz na koncie? Nie, mandatów mam mało, ale faktycznie zdarza mi się przekraczać prędkość. Przyznaję, że zdarza mi się szczególnie na tych takich, powiedziałabym wręcz czasami absurdalnych ograniczeniach, kiedy nic na drodze nie wskazuje na ograniczenie, a to ograniczenie jednak jest, no zdarza mi się wtedy przekroczyć prędkość. Chociaż uważam, że jeżdżę dosyć ostrożnie, bo jeżdżę dużo, więc no też mam wprawę, chociaż zawsze staram się być i mam nadzieję, że jestem maksymalnie skoncentrowana. Zobaczmy teraz, co masz w bagażniku. Ten mój bałagan. Jestem w trasie, więc jest w nim całkiem sporo rzeczy. Ale z wielką przyjemnością Wam pokażę. Mała walizeczka, komputer, kosmetyczka, takie tam kobiece. To jest kosmetyczka? Tak. Pokaż zawartość. Nie. No troszeczkę chociaż. A to taka jest kosmetyczka, wiesz, higieniczna. Mam dwie. Taka z kosmetykami do... No nie, nie, no, nie uchyliłaś w ogóle rąbka tajemnicy. Szaliczki. Szaliczki, buty. Buty? Dzisiaj jest i tak stosunkowo mało rzeczy, bo jestem w trasie od... Przepraszam, zawiodłam się. Spodziewałam się czegoś innego w tym pudełku. A co tam jest? Przecież nawet nie wiem. Myślałam, że... A to buty. Proszę bardzo. No takie, tak, ale ja myślałam, że normalne, wiesz... Buty. Konwersy. A, konwers, no tak. Nie, ja po, wiesz, po kilku podróżach po prostu przestaję się skupiać na wkładaniu odpowiednich butów do odpowiednich pudełek. Tam są jeszcze jedne buty. Chcesz zobaczyć? No pewnie, pokaż buty, oczywiście. Całkiem prawdopodobne, że będą to sandały. Sandały? Tak. Sandały zimą. Pudełko też się nie zgadza. Nie, na pewno nie, bo... O, takie sandały. Sandałki. Sandały zimą, ponieważ gramy w bardzo gorących salach. Koncerty dosyć spokojne, więc nawet szpilki zakładam. Przepraszam, ja to muszę powiedzieć. Chciałabym zauważyć, że to jest jeden z nielicznych gości, który potrafi sam otworzyć maskę swojego samochodu. Jest Jezu, to na dodatek kobieta. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę. Ja jestem bardzo z ciebie dumna. Pod maską właściwie wszystko jest mocno ukryte. Jakie jeszcze śliczne, jakie w ogóle nowiutkie, a jakie ciepłe, zobacz. Taka nówka śmigana lekko. Możemy, wiesz, tutaj ogrzać. Tak, tak, położyć się i ogrzać. Coś włożyć najlepiej. No cóż, tu jest, nie ma tu zbyt... jest wlew. I to... I to jest wlew czego? No proszę bardzo. Płynu do spryskiwaczy. Brawo. Wyjeżdżając z salonu... Pan, który mi sprzedawał samochód, powiedział, że to właściwie jest jedyna rzecz, którą muszę tutaj znać. Genialna jest ta rzecz. Fantastyczna wręcz.
Jest taka kamerka, która podpowiada, jak parkować i jak cofać. I bardzo się przydaje. Szczególnie kobietom, które, no umówmy się, tak w parkowaniu to chyba są nie najlepsze. I to jest naprawdę genialna rzecz. Poza tym jest nawigacja, która podpowiada, gdzie jechać. I to są dwie opcje, co najśmieszniejsze, nad którymi się zastanawiałam, kupując samochód. Bo myślałam, że kupię sobie taką małą nawigację i ona mi generalnie wystarczy. I czujniki parkowania też mi zupełnie wystarczą. Teraz dziękuję z każdym dniem Maćkowi, mojemu partnerowi, który mnie namawiał, no i oczywiście panu z salonu, który też namawiał mnie na tą najwyższą opcję. Automatyczna skrzynia biegów, która absolutnie ułatwia jazdę. Ja miałam w poprzednim samochodzie już też automatyczną skrzynię biegów. Chciałam połączyć tym razem automat z dieslem. Niestety takiej opcji jeszcze nie było i pewnie nie będzie, bo już zapowiadana jest raczej hybrydowa opcja Lexusa. Jest 16 głośników, czyli ta strona muzyczna też jest dosyć wypasiona. Zmieniarka na CD i to było... Ilopłytowa? Sześciopłytowa. To było też dosyć śmieszne, bo kiedy kupiłam samochód, to cały czas zmieniałam automatycznie płytę, bo byłam przyzwyczajona do tego, że tej zmieniarki nie mam. No i po kilku dniach się zorientowałam, że przecież mam zmieniarkę. To było takie ułatwienie. Słuchajcie, muszę wam o jeszcze jednym gadżecie opowiedzieć. Właśnie sobie przypomniałam o nim. Ja go w ogóle nie stosuję. Natomiast mój brat, który oczywiście przetestował mój samochód natychmiast, był zachwycony. Starszego czy młodszego brata? Tu są takie ręczna zmiana biegów, tak? Nie wiem, czy dobrze to określiłam, ale można się na nią przełączyć i robi się taki trochę wyścigowy samochód. Mój brat po prostu oszalał, ja jednak pozostaję przy automatycznym. A braciszek jest młodszy czy starszy? Starszy, jest starszy o 3 lata i stwierdził, że za dużo automatyki w tym samochodzie i nie odkupi go ode mnie. Jest schowek dosyć duży, w którym mieści się dużo fantastycznych rzeczy. W którym mieści się co? No przede wszystkim dużo płyt. Jezu, płyty, ile płyt? No jako wokalistka jestem jednak na tym punkcie dosyć mocno zakręcona Nelly i mam Furtado. Wiele różnych, Alicia, uwielbiam. Różnych płyt. Vanessa Paradis? Tak, ja lubię sięgać po różne, różne rzeczy. Happy Set. A co to jest Happy Set? Happy Set to taki polski zespół, świetna płyta, polecam. Mów mi dobrze. Natalia Imbruglianowa, a to English for All Children. To płyta mojego syna. A to twoja płyta. A to moja płyta też jest taka, widzisz. Śliczna jest taka bardzo elegancka. Przejrzałaś dokładnie wszystko. No, chusteczki do utrzymania higieny. Które się przydają każdej kobiecie. W ogóle moim zdaniem w każdym samochodzie. Oczywiście. Tutaj trochę serwetek z jakiegoś fast foodu. Wszystko przejrzałaś. Tutaj proszę bardzo. Poczta. Tak, poczta. No przeróżne. Przymierz. Przeróżne sytuacje. Piękne są. Pięknej kobiecie, we wszystkim pięknie po prostu. Tak. Oprócz tego masz o tej porze roku to prowiant. Tak przydają się. Jeździmy bardzo często w nocy. I... Święty kalendarz. Tak, to jest taki mój magiczny notes. Magiczny notes. Sobie. Dobrze, że nie zajrzało się. Nie dobrze, że jeśli on jest magiczny, to uważam, że nie mam prawa do niego zaglądać. Czy nie mam racji? Czy jest coś, o czym jeszcze zapomniałaś nam powiedzieć? Tak, właśnie sobie przypomniałam, że oczywiście ma klimatyzację podgrzewane i podchładzane. Klimatyzowane. Ale z klimatyzacji w ogóle nie korzystam, ponieważ oczywiście jest szkodliwa dla zdrowia, nikomu nie polecam. Ale z podgrzewanych foteli? Ja nie znoszę, ale z podgrzewanych bardzo chętnie korzystam oczywiście. Bardzo miło było nam Cię gościć w dniu dzisiejszym. Życzę Wam wspólnych wielu kilometrów, szczęśliwych i bezwypadkowych. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.